Siemanko, siemanko, witamy. Poniedziałek, dzień wolny, piękny, cudowny, zachmurzony dzionek. Dzisiaj mamy dzień wolny, więc trzeba coś porobić. Jesteśmy właśnie w biurze imigracyjnym. Mamy umówione spotkanie na dzisiaj, bo muszę przedłużyć swoją wizę o kolejny rok. Więc lecimy, przedłużamy wizę, a potem pojedziemy po zakupy i może się przejdziemy po centrum innego miasteczka. Zobaczymy, co tam mają, jakie kawiarenki, jakie rzeczy. Tylko, że poniedziałek, to bardzo często poniedziałek jest wszystko pozamykane, albo większość rzeczy jest pozamykanych, także nie wiem, czy nam się uda coś ciekawego dojrzeć, ale najpierw załatwmy wizę. Witamy w nowym dziąku. No i dobra, wiza jest przedłużona o następny rok. Sprawa załatwiona, numer jeden. Ogarnięte, możemy rok dłużej zostać i prowadzić nasz biznesik. Dobra, a teraz co? A teraz sprawa numer dwa. Jedziemy do banku, musimy założyć konto w banku dla mnie w końcu. Więc teraz z wizą możemy to zrobić, bo ostatnio jak się przymierzaliśmy, cały czas dobra, potem i się okazało, żeby założyć konto w banku, musisz mieć wizę ważną przynajmniej 3 miesiące. A jak już się do tego zebraliśmy, to moja wiza się kończyła za jakieś 2 miesiące i nie mogliśmy tego zrobić. Więc teraz przedłużyliśmy i jedziemy do banku i postaramy się założyć konto w banku. Dobra, dojechaliśmy do banku, ale okazuje się, że jesteśmy od tyłu i musimy przejść naokoło, więc wam pokażę mniej więcej, jak wygląda tutaj miejsce. O, idziemy, gonimy Lucy, ale markecik jakiś mamy. A, tu mamy wejście. A, i tu mamy parking, żeby wjechać. Ale my gdzieś zaparkowaliśmy na jakimś. No nic, idziemy, zobaczymy. I zaraz się przejdziemy tam dalej, to zobaczymy kawałek markeciku. No i dobra, udało się pomału jakoś założyć konto, chociaż to nie było łatwe. Dostałem swoją książeczkę do bankomatu. Wyzwanie było straszne, zajęło to ponad pół godziny. Nie jest łatwo założyć konto w banku w Korei jako obcokrajowiec, ale cóż. Zobaczcie, jaki samochodzik sobie jedzie. Tutaj jesteśmy na markeciku, oczywiście zaczęło padać. Jakieś sklepy, idziemy do naszego samochodu. Idziemy jeszcze i tak musimy wrócić do banku. Takie to, o. Nic tu takiego nie ma, żeby do nagrywania, tylko jakieś budyneczki. Garaże, magazyny i tyle. Zaczyna padać jeszcze, jakby tego było mało. Pięknie, pięknie deszczowo. A my i tak musimy wrócić, bo musimy założyć jeszcze ten numer telefonu i wrócić tu z numerem telefonu i dać im mój numer telefonu, żeby totalnie można było być aktywnym i używać konta internetowego też. Bo jeszcze nie mam przecież tutejszego numeru telefonu. No nie było łatwo, dużo pytań, jeszcze musieli to wszystko połączyć z bazą z Polski, co nie było bardzo ciężkie, ale udało się w jakiś sposób tam uniknąć i wytłumaczyć, że ja nie żyję w Polsce od 17 lat, ja tam nie mam nic, ja jestem po prostu z Polski, mam tylko paszport polski i dokument i nic więcej mnie nie łączy z Polską. Nie było łatwo to przeskoczyć, bo tam było od groma pytań, bo muszą to połączyć z bazą polską, jeśli chodzi o jakieś podatki i na takie rzeczy. Ale udało nam się. Wszystko zostało połączone tutaj z koreańskim biznesem, adresem i tak dalej, także spoko. Ale zajęło to od groma. Dobra, pięknie deszczowo, więc lecimy do następnego miejsca. Telefon założymy później albo jutro i wrócimy tu, a teraz jedziemy coś zjeść i jedziemy do następnego miasteczka. Tu wam pokażę widoczek naszego miasta. Akurat samochody mi nadjechały i wszystko pozasłaniałe. Taka rzeczka, góry, skałki, fajnie to wygląda, ale no niestety. Przyjechał bus i akurat mi wszystko zasłaniało. O, i dojechaliśmy, zjemy sobie lunch najpierw, a potem się może przejdziemy tutaj mniej więcej, bo tu jest taka jakaś area kawiarni, ulicy kawiarni, ale dużo z nich jest pozamykane, ale na pewno jakaś będzie otwarta czy coś,
A to nasze miejscówka KO Test of Asia. Tak to się przedstawia. Idziemy do środeczka. Dining House. No wszystko jest pozamykane czy coś. O, lecimy. No i dobra, i pomału jedzonko do nas wjeżdża. Zobaczmy, co to jest. To jest moje jedzonko, shrimpy w curry. Sosik gęsty, elegancko. Ostrzegają, że papryczki mogą być zbyt pikantne jak wam. A to ryż z jajeczkiem do mojego sosiku. A to są nudle, Lucy. O, zobaczcie. Pychotka. Wygląda przesmacznie. Ale jakie wielkie porcje, jakie te talerze są duże tak naprawdę. Także na pewno jak to zjem i spróbuję, to na pewno się najem. To jest ważne, że jest duża porcja. Prezentuje się ładnie na tych talerzykach, na tych stołach. Cały ten wystrój elegancki, ładny. Te lampki mają jakieś to jedzenie. Indonezja, Singapur, coś takiego. Spróbujmy curry. Najpierw sam sosik. Słodkie curry. Zielone, no trochę spicy, takie trochę pikantne, biskity. Także żeby jeść tą papryczkę, może być bardzo pikantne. No, krewetki. Takie jedzenie zapchaj dziurę, no. Nie jest to jakieś super elokwentne, które czujesz niesamowite przyprawy i w ogóle zapach, ale jest bardzo dobre jako zapchaj dziurę takie, żeby się najeść za przystępną cenę. Duża porcja, bardzo ładne miejsce z dobrą muzyką, ładnie się prezentuje. Fajne uczucie, żeby tu siedzieć razem z firaneczkami, przestronne. I jedzenie warte swoich pieniędzy. Nie jest to jakieś szał, ciał, ale jest spoko, jest elegancko. A teraz spróbuję nudli od Lucy. Zobaczymy, co to jest. Micha wielka. Wygląda na bardzo pikantne, czerwone para, papryczki. Co to jest? Zobaczmy. Nie za dużo, żeby nie zaszaleć. Nie jest takie pikantne, na jakie wyglądało i pachniało. To pachniało taką pikantnością. Pikantne jest od zielonych papryczek. No spoko, żeby zjeść sobie coś innego, nie koreańskiego, to jak najbardziej. Może być. No jest pikantne, no jest takie pikantne. No inne to nie jest koreańskie piekantność, nie wiem jak to nazwać. Te koreańskie jedzenia mają inną ostrość taką. Z innych jakichś papryczek są robione. To jest w inny sposób. Spoko. Czy tu wrócę? No może kiedyś przypadkiem. Ale teraz na pewno sprawi nam to dużo radości. Zjeść coś innego. Eleganckie, duże, tanie. Zapcha dziurę. I od razu lepiej się człowiek poczuje. Także smacznego. Dobra. Człowiek się obiad. Teraz może przejść się parę minut, idziemy znaleźć jakąś kawę. Spróbujemy jaką kawę tutaj mają czy coś. No i spróbujemy coś zobaczyć. No ale jak widać, no większe rzeczy pozamykane. Sieciówki tylko są pootwierane. Ale coś nam się, mam nadzieję, uda. Jakiś mostek mają, o. Żeby sobie przejść. Kompost Cafe, no to co, nie będziemy szli do Kompost Cafe. Jakaś ścieżka. O, na spacerek. Osiedle. A, całkiem spoko. Wejdźmy sobie na mostek. O, tak to mniej więcej wygląda. No dobra, lecimy do jakąś kawy. Tu jakaś kawiarnia, Stay Coffee Room Cafe.
jesteśmy za wcześnie, żeby tu coś się działo ludzi, ale no, fajnie, instagramowo, fajne fotele, fajny wystrój. Tam wszystko wygląda. Tu jakaś o ciastkarnia. Dla piesków chyba. To jakaś uliczka następna. Tak to wygląda na co. Poniedziałek, godzina 12. Tu nic takiego nie widać. Nic się nie dzieje, ale pewnie wieczorami. Jeszcze w inne dni tygodnia. Na pewno wieczorami i w weekendy jest tu od groma ludzi. Od groma, no dużo na pewno jest. Dzisiaj jest poniedziałek rano, to tak nie jest to dzień. No ładnie to wszystko wygląda. I tyle, nie będę tu dalej chodził między tymi uliczkami, kręcił, bo to wszystko tak samo praktycznie wygląda. Sklepik obok sklepiku, widzicie, jeden przy drugim jakieś burgery, jakieś sklepiki, jedzenie, lunche, makarony, ryże i tak dalej, i tak dalej. My szukamy jakiejś kawiarni, zaraz znajdziemy jakąś kawiarnię, idziemy do kawiarni i widzimy się tam. Tu jakaś kawiarnia, która jest zamknięta. Fajnie to udekorowane, całkiem ładnie te drzewka takie z ogrodem naokoło się chodzi. No, jest tu parę miejscówek tak fajnie zrobione. Mi się podobają takie wykończenie właśnie drewniane z tymi oknami, drzwi. Coś takiego fajnie by było mieć we własnej kawiarni. Na tym też się zastanawialiśmy, żeby u siebie wymienić drzwi i fajnie to tak zrobić, ale potem już zrezygnowaliśmy, za dużo pieniędzy, czasu. A i tak wiemy, nie będziemy tam zostawać dłużej. Jeszcze rok nam został. Także już nie ma sensu tam dalej inwestować cokolwiek. Ale no jest parę miejscówek. No co, no fajne miejsce, żeby na spacerki sobie pochodzić. O, mówią, żeby uważać na węże. Węże tutaj chodzą, czają się. Też sobie zajadają. Jakiś lunch, czy od czasu do czasu. Dobra, tam już pochodziliśmy te ulice, jedno w drugą. Wiadomo, jesteśmy w złym czasie, ale i tak jest zajebiście. Takie kawiarnie. Wygląda fajnie, no. No i dobra, jesteśmy już po kawce. W środku nie nagrywałem. Kupiliśmy sobie jakieś kawki. Do sklepu będziemy sprzedawać z Kolumbii. I Etiopia. Także mamy do sklepu, będziemy sobie próbować, bardzo dobre. A nie nagrywałem, bo ta muzyka mocno, głośno grała i po prostu nie chciało mi się, to chciałem spędzić czas na kawie, a nie na nagrywaniu. Ale dostaliśmy inspiracji i pomysłu. Jak będziemy zamykać na sklep i będziemy chcieli otwierać następny w Seulu, to znaleźliśmy jakieś inspiracje i jakieś pomysły, które można by było ściągnąć i coś zrobić. Ale zachowamy to na razie dla siebie i zobaczymy jak to będzie. Ale od razu człowiek się inaczej czuje, jak wyjdzie gdzieś, wyjedzie nawet tutaj do takiego małego miasteczka, jakim tu jest Gimhe. To od razu się czuje lepiej, po prostu opuścił ten Changwon, po prostu aż człowiek zadowolony, przeszedł się takimi alejkami z kawiarniami, ludzi zobaczył, innych spacerujących, siedzących sobie, cieszących się życiem, w ogóle totalnie inna wibracja w człowieku, od razu chce się żyć i człowiek od razu dostał jakieś pomysły, idee, co można zrobić, bo tam to już naprawdę, już czekamy, niech ten rok minie, kończyć ten kontrakt i się wyprowadzać i zmieniać miejsce, bo przybija po prostu, nasze miasto nas przybija, bo jest tak drętwe i puste, że masakra, ale czasami są takie miejsca. Ale bardzo dobre na naukę, żeby się nauczyć. Dobra, my jedziemy na zakupy. Musimy zrobić zakupy do sklepu. No i co? Jest godzina 4:30. Jesteśmy po zakupach. Musieliśmy przyjechać do sklepu, przywieźć zakupy, rozpakować. No też, no nie musieliśmy i musieliśmy. Bo... Co tak powiem? No bo mogliśmy to zrobić, pojechać do domu. Tak, i potem z domu przyjechać, ale to właśnie mamy rzeczy, które muszą być od razu do lodówki, niech sobie będą, tak to wygląda. I ja sobie od razu przygotuję rzeczy na ciasto, bo muszę zalać żurawiny alkoholem i ona musi stać całą noc,
żeby jutro można było przygotować sobie ciasto. No, także o, widzicie, dzień wolny, 4:30, witamy w sklepie, przygotowujemy rzeczy, rozpakowujemy się i zaraz musimy jechać do miasta, bo musimy jeszcze wyrobić numer telefonu dla mnie, kupić kartę. No i taki dzionek, widzicie, jaki dzień, jak człowiek prowadzi biznes, nie ma dnia wolnego, cały czas coś trzeba. No i jesteśmy właśnie podczas szukania karty, tak naprawdę do każdego biura, jakiego tam biura, nie, sklepu z telefonami czy z kartami próbujemy zajść, to każdy próbuje nam wcisnąć tak jak naprawdę jakby kartę na ten, na abonament, że trzeba płacić tam 30 tysięcy czy 35 tysięcy tych wonów miesięcznie i to jest przez rok czasu. No ale z drugiej strony, po co mi takie coś, jak ja nie używam telefonu, ani ja nie mam gdzie dzwonić, ani nie używam internetu. Internet używam jedynie w domu albo w sklepie, ale tam mamy internet. I dla mnie taki wydatek, jakieś tam 25 euro miesięcznie na nic, to jest bez sensu w ogóle. No w ogóle jest bez sensu, nie rozumiem dlaczego miałbym płacić jakiejś firmie, wielkiej korporacji 25 euro miesięcznie za coś, czego nie potrzebuję, bo jedyne potrzebuję numer telefonu. No i niestety każdy nam próbował wcisnąć, udało nam się znaleźć jakiś jeden punkt, nie pamiętam teraz na razie, który niby ma taką zwykłą kartę SIM, która tam kosztuje 5 euro i minimum na początek trzeba załadować za 25. I potem już, jak to zużyję, będę musiał doładowywać od czasu do czasu, tak? No, udało nam się znaleźć, nie było łatwo, tak naprawdę, ale spoko. Jesteśmy właśnie w trakcie wyrabiania, potrwa to już godzinę, może dłużej, powiedział. I tyle. Na razie tam wziął dane, zarejestrował i zadzwoni do nas, skontaktuje się, żeby przyjść odebrać numer telefonu. Taka akcja. Także nie jest łatwo nawet kupić numer telefonu po prostu w tym kraju. No, nie jest łatwo się totalnie zarejestrować, wyrobić konto, numer telefonu i tak dalej. To jest kit. Cały czas są jakieś, jeśli jesteś obcokrajowcem, to no są tu schody niestety. No dobra, lecimy do domu, czekamy na telefon i tyle. To teraz wam postaram się pokazać moje centrum miasta. Jest, totalnie nie ma tu nic. Główna ulica, budynki, tam gdzieś byliśmy w tym ofisie właśnie, World wyrabiać. Lucy czeka, ludzie się patrzą na mnie, co ja tu robię. I o, sklepy Adidas. Nic tu nie ma, nie ma co tu nagrywać. Takie centrum miasta mamy. Ze sklepami. Tam co taka ulica jest z restauracjami, barami. I tak dalej, to może któregoś dnia wieczorem się przejdę, to wam pokażę. Już to nagrywałem kiedyś, ale pokażę to któregoś dnia się przejdę wieczorem, jak to wygląda. Mniej więcej na razie mi się nie chce, nic nie ma. No i dobra, to tyle bez przedłużenia. My idziemy do domu, czekamy na telefon, potem odebrać tą kartę i trzeba iść do domu, zjeść coś i tyle. Także tyle na dzisiaj z dnia wolnego. Narka. Do jutra. Jutro się widzimy w sklepie i pieczemy jakieś ciasto.